bez profesjonalnego sprzętu, bez młota, bez wiertarki, wkrętarki i snopowiązałki chyba nie ma co podchodzić do tego zestawu bez kitu. Cześć, witam was moje fany w kolejnym odcinku na moim kanale. A dziś wracamy do, no póki co, ostatnich playtime'ów, ale chyba faktycznie na tym zestopujemy, bo jest jeszcze tyle innych wartych klocków uwagi, a nie będziemy to gadać teraz o mojej przyszłości. 173 klocki zestaw za, uwaga, 12,99, więc póki co absolutnie najdroższy zestaw serii playtime, które kupiłem, natomiast też największy. No co o hipkach sądzić, wiemy, o klockach mniej więcej też. Sprawdźmy jednak, jak wyglądają podkładki, ponieważ tych jeszcze nie mieliśmy, oraz inne ciekawe klocki, które tu możemy mieć. A co ciekawe, tu nie mamy włamywania, mamy wszystko zaklejone, widzicie, taśmą klejącą, a ja nie wziąłem sobie nożyczek. Tup, 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 tup. Tup, 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 tup. No, mam tylko jakieś takie dziwne dziadostwo, ale będzie musiało starczyć nam do otwarcia tejże paczuszki. Czy ja to w ogóle nawet wziął, wiecie, pewnie... A, nie jest takie proste. Patrzcie, jak walczy. Dobra, już nie walczy. O, wyciągamy w ten sposób, czyli jakże prosty kartonik. I znów mamy instrukcję użytkowania, tym razem przynajmniej nie zgiętą. I co mamy w środeczku? Mamy instrukcję. Jak instrukcja będzie... O, duża, duża. I patrzcie, forma książeczkowa. Tak, no faktycznie przy tych tu wczorajszych, które były tak rozwijane, to aż teraz sobie one trochę ujęły, no bo ta jest dużo fajniejsza. Czy wiadomo, że przy większych zestawach no nie mogli zrobić tamtej wersji, no bo kurde, jak bez kitu, tym bardziej, że są jeszcze droższe zestawy. Nawet pachnie całkiem nieźle tak Niemcami. No jest, tutaj trochę się dzieje. Brak reklam na końcu, to nas nie dziwi, aczkolwiek to jest szkoda. No mogli coś walnąć z tyłu, wiecie. No nic nie walnęli. No a tu proszę, cały zestaw jak wygląda. Ten, dobra, nie traćmy czasu. Oczywiście nakle... O, łóżeczko jakie ładne, piękne. Bezludna wyspa, ale podusie są. Jest sznureczek do wędki. Bardzo dużo worków przede wszystkim. Bardzo dużo, poprzednich tych były dwa, a tu mamy, proszę, taki woreczek, mamy aż cztery woreczki. I co ciekawe, kochani, spójrzcie, nawet te klocki są w woreczku, co jest wow, no kurde, Lego nawet tego nie robi, ej, 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 Lego, przyglądajcie się. Dobra, budowa tego zajęłaby zbyt długo. W sensie na waszych oczach, w ogóle, no nie, zaimponował mi ten worek, żeby było ciekawe. A nie, dobra, ma tu takie ręczne otwieranie, czyli tu akurat ma. Zaimponowali mnie tym workiem na wszystko, że nasz sznurek jest to pół biedy, bo Lego też jakieś sznurki zabezpieczalne na płytki. Płytki, no naprawdę twarde, tu nas niczym nie zawodzą, tak jak było poprzednio. Dobra, poczekajcie, ja sobie to wybuduję w takim razie i za chwilę się widzimy. Znaczy za chwilę, to zajmie dłużej. Lego budował, kurczę, może nie wiem, 10 minut, 15, a to się będę męczył z 25, jak nic mówiłem o tym ostatnio. Przez to, że te klocki są bardzo ciężko wciskalne. Kurde, przydałbyś taki młotek, jak miałem profesjonalnie na wystawach, żeby to szybko dobijać. Serio, idę po młotka, chyba idę po młotka. Bez młota to nie robota. Ej, serio, nie żartuję. Przydałby się młotek, bo widzicie, buduję tu podstawę, wciskam teraz z całych sił, a to nie chcę wejść. Mówię, serio, przydałby się, no nie ma szans, nie ma jak. Ej, naprawdę, przydałby się młotek przy budowaniu tego czegoś. A tu jeszcze, kurde, drugie, w ogóle całkiem ciekawy konstrukt podstawy. No i patrzcie, takie są te klocki, ale mówię, z drugiej strony to lepiej, bo tak jak pokazywałem wczoraj, można im rzucać i nic się, kurde, nie dzieje. Ej, naprawdę, jestem zdecydowany, nie, że ja udaję. No, nie, no bez jaj, nie zrobimy tego bez młotka chyba. Nie, no dobra, spróbujemy, ale patrzcie, no widzicie, jakie to są luki jeszcze wszędzie? No, a ja to dociskam przecież naprawdę na max. To jest ta różnica, że mówię, Lego rozpadam się samo w rękach, a to, widzicie, buduję, a to kurde tak się zachowuje. Ale ciekawa podstawa przynajmniej. Budujemy sobie dalej. Wybaczcie. Serio, widzicie to? Te odciski na moich łapach? Kurde, tak ładnie ich nie widać. Ale mówię serio, a patrzcie, a to jeszcze nie jest dociśnięte. Żeby nie było, że dociska coś innego. Teraz doszło, dobra. No właśnie. A i tak widzicie, jeszcze nie do końca, jeszcze są tu szpary w pewnych miejscach. No, całkiem ciekawy konstrukt tej wyspy, widzicie, kilkuwarstwowy. Ale nie powiem, no... Serio mówię z tym młotkiem.
Serio. No i kochani, mamy pierwsze wyzwanie, bo zupełnie przypadkowo nie pomyślałem i zrobiłem źle. Źle powinno być poprzecznie, a zrobiłem podłużnie. I powiem wam szczerze, nagrywam to, bo próbuję... Nie mamy opcji... Ała! Palca sobie uszkodziłem. Nie mamy opcji tego palcami żadnego. Nawet nie próbowaliśmy, nie udało się tego podważyć. Ja pójdę po separator i zobaczymy, jak pójdzie z separatorem. Ale to jest właśnie to, o czym rozmawialiśmy, czego ja się, kurczę, bardzo bałem, że te klocki są tak solidne, że jedno zmontowanie to jest ich koniec. No coś tu minimalnie się podważyło, ale kurde, se paznokcia uszkodziłem normalnie. Poczekajcie chwilę, spróbuję zrobić to separatorem, ale no... Źle to wygląda. Czekajcie, mamy separator. Dobra, ten pierwszy był podważony, to pobiedy. Dobra, z separatorem jakoś to idzie. Ale bez separatora, bez profesjonalnego sprzętu, bez młota, bez wiertarki, wkrętarki i snopowiązałki chyba nie ma co podchodzić do tego zestawu bez kitu. No mówię, na szczęście przynajmniej idzie jakoś z separatorem. Dobra kochani, co? Mówmy sobie wszystkie elementy po kolei. Generalnie został nam jeden klocek i mam nadzieję, że to jakiś trolling ze strony tu producenta, bo poprzednio nie było klocków zapasowych, tym razem mi się trafił jeden. Byłoby miło jednak. 13 zł to gruby hajs. Instrukcje sobie odkładamy. No udało mi się to jakoś zmontować. I teraz tak, bo różni on się trochę wbrew pozorom od bazowego jakby kloca, bazowych tych zestawików. Mianowicie jeden główny minus jaki jest, nie wiem, nie mam pojęcia co postanowiono, ale zepsuto naklejki jak się dało. Te stare były złe, a to są jeszcze, kurczę, gorsze. Z premedytacją tu nie nakleiłem jednej, tu powinna być naklejeczka, tej nie nakleiłem. Bo jak będę chciał to rozklockować, no to wtedy by straciło tą opcję. Natomiast kochanieńcy, o ile przy poprzednich naklejkach, nie wiem na ile to będzie widać, naklejka, ta folia była gruba, ona była fajna, trzymała się na palcu normalnie, tak tutaj, ona jest tak cienka jak folijka, od razu się, kurczę, spróbujmy zresztą to wam pokazać. O, może tu będzie jakkolwiek, nie widać tego, ale to jest tak cienki jak folijka, że masakra po prostu. O, udało się bez tego odkleić. Widzicie, to jest, o, cienkie jak folijeczka, przez to tak skrajnie ciężko jest to nakleić, że dajcie spokój. Łóżko, które w środku zepsułem absolutnie, nawet chyba wam go nie będę pokazywał, natomiast spójrzmy tutaj, tu widzicie. Tu jest to grube, zupełnie inaczej to się zachowuje, jest proste, widzicie, puszczam, to się trzyma i tak dalej. Ta naklejka jest sztywna, ta jest tak cieniutka folijka. No, tak jak z płyt CD, wy już nie znacie pewnie, bo już wszyscy Spotify i tak dalej. No nieważne, tak bardzo cieniutka, cieńksa, co ja mówię, folika. Dobra, nieważne, odcinamy się od tego. Zacznijmy sobie od kipków, ponieważ one również pewne błędy mają. Znaczy, nie mówię to o błędzie ich wyglądu co do zasady, tak, że no wyglądają jak wyglądają, spójrzmy na twarz tej pani, no pół biedy. Ale mówię, cały czas to pusto w głowie, no oczywiście to się nie zmienia w żadnym wypadku, no ale ta jajowatość głowy dosłownie to nie ma nic okręgiem. Kształty absolutnie się pomijamy, o tym się wypowiadaliśmy w poprzednich filmach. Ale spójrzcie tylko na eklatę i nie chodzi mi tutaj o brak ewidentnych kształtów, ale patrzcie co mamy, jakieś braki nadrukowe. Sam wygląd też jest jakiś słaby. I te same błędy nadrukowe, spójrzcie, są u gościa. Jakieś zadrapania, jakieś, no nieładne, bardziej zadrapania niż ten. Natomiast no, nie było tego w poprzednich wersjach, więc i naklejki, i chipki jeszcze bardziej na minus. Mamy tutaj też w zestawie rekina, który cóż, cały czas pływa z otwartą gębą. Widzicie, jak on się zachowuje, znaczy tu mu się fajnie otwiera, ale cały czas pływa z otwartą gębą. Natomiast tak, nie, jest ładny, jest fajny, zgrabny ten rekinek, tu mu nie można odmówić zgrabności. Oczywiście mamy znów tą etykietkę. Mamy też łódeczkę, która to jest jeden klos tak podłużny, która z jakiegoś powodu jest na ich wyspie, z jakiegoś powodu nie chcą ją odpłynąć, znaczy w sumie jak mają płynąć do krainy Lele czy innych zihangów, to może faktycznie lepiej nie zostaną na wyspie. No i jest wędka, która tak, tu nie liście za coś, co jest zahaczone, po prostu jest przywiązane u góry, no i u dołu. Tu specjalnie stawiam taki długi sznur, żeby, prawda, mogli daleko sięgnąć. Sama wyspa, przejdźmy sobie do samej wyspy. Mamy tu, no właśnie, listki łatwo odpadają, ale ten minus ujawnił się przed tym, jak chciałem coś powiedzieć, ale to już powiedzmy. Listki są fajne, drzewko daje cień, ale kurcze, nie są zabezpieczone niczym od góry, przez co lekka zabawa gdzieś, wiecie, bawimy się, o. I to jest jedyny klot w tym zestawie, który łatwo odchodzi. Bo wszystkie inne, jak widzieliście, bez separatora ani rusz.
A to jest jedyny kloc, który łatwo odchodzi. Mamy też krabiki Jota Wiotę zgapione od Lego. Są jak najbardziej okej. Okay. Mamy też ognisko, w ogóle z ciekawym rozwiązaniem, bo jak wyjmujemy ognik, to widzicie w środku mamy taką dziurkę i to w nią wtykamy. Tu naklejki o dziwo mi siadły, pomimo tej bibułkowatowości. O, bibułka to jest dobre określenie. A, tu mają taką ławeczkę, więc ciekawa jest ta budowa, że to jest, patrzcie, z ilu struktur budowana tu podłoże. No i tutaj mamy ich bambusy, które są ścianami ich domu. Fajnie, że to jest różnokolorowe. No taka bida, taki sosnowiec trochę. Chyba tak mi się wydaje, w Sosnowcu mieszkają. No chyba jak w Barzecu ktoś z Sosnowca, no to nie się wypowie, czy takich się mieszka w Sosnowcu, czy gdzie, może w innych miejscowościach się tak mieszka. Tu buda od góry jest oklejona, tu jeden, widzicie, klocek mimo wszystko jeszcze się nie docisnął. No masakra jest z tymi klockami tutaj. I powiem wam teraz szczerze tak, znowu liść odpadł. A w teorii, a ty nie, no dobra, bądźmy sobie tutaj szczerzy. No daję tym klockom cały czas 7, tak? No bo kurczę, daje im 7. A spróbuję wam pokazać łóżko. O, udało się, o dziwo. A spójrzcie, jakie łóżeczko mają, czyli zróbmy na wyspę ten. Ale spójrzcie, jak tu tego już się naprawić nie dało, bo czułem, że tylko bardziej uszkodzę. Niestety, więc to był ból. A teraz przynajmniej mogę to docisnąć tu z boku z całej, nie, patrzcie, z całej siły. Naprawdę używam siły całej, a to i tak się potrafi. O, o, i tu już widzicie, dobrze co robiłem i znów odeszło. I to jest, kurczę, trochę, no nie oszukujmy, no to jest duży minus, no. Ale wracając do tematu, a zepsułem odwrotnie, bo powinno być, nie? O, tak, chyba, nieważne, dobra, będzie tak, tak czy siak. A, listek odpadł. Wróćmy do tematu jednak, bo kochanieńcy, mówię, klocki są solidne, są naprawdę mocniejsze niż Lego. Te liście są właściwie jedynym wyjątkiem, czy gdyby ktoś pomyślał, żeby przygnieździć jakoś od góry, nie byłoby tego problemu. Klocki są naprawdę solidne i ja im od 3 dni wystawiam ocenę cały czas 7 na 10. Myślę jednak, że ta ocena jest trochę krzywdząca, bo mówię, gdyby jeszcze raz to mówię, to po raz 4, jak nie 5. Gdyby nie naklejki i gdyby nie te chipki, które są jakże no słabe, po prostu są słabe, to by 9 miało na luzie. Także kochani, to co widzicie tu, bez naklejek, zasługuje na absolutną 9, jeśli chodzi o jakość. Pomimo tego, że ręce nam chcą często ulecieć, pomimo tego, że jest ciężko, ale trzyma się to naprawdę no porządnie, więc tutaj tego nie można odmówić tym klockom. A czyż to nie jest najważniejsze, że trzyma się to porządnie, zamiast odpadać, rozpadać się w rękach, jak często mają inne klocki? No dla mnie, wydaje mi się, jest to ważne. Więc tutaj jest ogromny plus, więc gdyby nie dwa elementy, to byłoby to na 9. Mimo wszystko, myślę, że ta 7 jest ciut, kurczę, krzywdząca. Dlatego mocno nad wyrost, ale 8 tym zestawom, tym klockom dać, myślę, powinienem. Tak jak mówię, no kurczę, nie zasługują na 7, bo jest to krzywdząca ocena przez tylko te dwa elementy. No i kurczę, szkoda by było, byście, wiecie, cały czas myśleli o tych klockach w kategorii 7, no to nie za fajnie jednak, bo no, są fajne, są solidne i możemy rzucać tymi klockami, nic się nie dzieje, no tutaj tylko to drzewo jest wadliwe, ale poza tym jest fajne i to jest moim zdaniem bardzo ważne, tym bardziej, że zapłacimy za to 13 zł bez grosza, ludzie drodzy, 13 zł, to my tyle za dwa chipki, wiecie, Iron Miniony zapłacimy, albo inne, które często są takie, że no dajcie spokój, że ani fajne, ani ładne, ani do niczego w ogóle są, za 13 zł czujemy naprawdę fajny zestaw, gdzie wywalamy chipki i możemy spokojnie tu inne fajne chipki wprowadzić i jest okej. Okay. Także jak najbardziej polecam to jako podróbki w top 3 na pewno, cały czas nie przegrywając Xippo, natomiast no Xippo, mówię, no w teorii są to klocki, które no są nielegalne, ale to jest inny temat na dłuższą inną rozmowę zupełnie. Więc naprawdę uważam za fajne te klocuszki i myślę, że tutaj Lidl, jeżeli dalej gdzieś tam je będzie doskonalił, bardziej firma Goody, a będą ukazały się w Lidlu, no to może kiedyś naprawdę być z tego fajny kawał klocucha, tak? Także kurczę, warto się przyglądać i mówię, mimo wszystko ocena ostateczna po wszystkich zestawach tych klocków będzie 8. Gdyby nie chipki, nie naklejki, byłoby 9, także tu przedobrzyli. Naprawdę, żebym wolał, żeby to wydawali chyba bez chipków i bez naklejek.
i uważam, że było wtedy znacznie lepiej ocenowo. Natomiast oceniamy tak, jak to sprzedają, dlatego 8 mimo wszystko ostatecznie dla wszystkich klocków serii Goody. Kochanieńcy, kończymy, bo raczej nie wiem, czy będę dokupował, czy nie. Może dokupię jeszcze, no w sumie pewnie dokupię, ale to tak czy siak okaże się w późniejszych pewnie okresach czasu. W tą niedzielę szykuję dla Was super specjal związany z tym setem, ale nie będzie to oczywiście recenzja kolejnego setu, chociaż nie wiem, coś będzie jeszcze w niedzielę, postanowiłem dziś rano z tej serii, także jeszcze się spodziewajcie, że to nie koniec klocków Goody, nie koniec klocków z Lidla i nie koniec innych filmów na innych kanałach, na moich produkcjach, także oglądajcie też inne kanały, a my widzimy się wkrótce, nie zapominajcie, żeby sobie zasubskrybować i polajkować wszystkie moje filmy, wtedy jesteśmy bliżej. Bye!